Już mogę? Mogę? Tak. Północną ścianę zakrystii kościółka w Orłowie wmurowane są nagrobki. Nagrobki bardzo prymitywne, proste, w postaci takich z grubsza tylko obrobionych kamieni. Jak widzimy, datowane na początek XVIII i koniec XVII wieku. Tak właśnie wyglądały typowe, przeciętne nagrobki żławskich gospodarzy znajdujące się tutaj na tym cmentarzu wokół kościoła. Pamiętajmy, że na wspaniałą płytę nagrobną położoną w posadzkę kościoła mogli sobie pozwolić tylko nieliczni. Z kolei nagrobki w takiej formie, jak znamy je z XVIII czy z XIX wieku, czyli w formie takich pionowych steli, pojawiają się później i też nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. Natomiast właśnie w wiekach XVI, XVII, XVIII takim typowym nagrobkiem, bardzo skromnym, formą upamiętnienia grobu na okolicznym cmentarzu był taki właśnie kamień. Kamień, na którym jest tylko data śmierci, ale również widzimy tu wyraźnie są gmerki, czyli znaki własnościowe gospodarstw, z których pochodzili zmarli. Czasami są jeszcze trudne dzisiaj oczywiście do odcyfrowania inicjały, symbole imienia i nazwiska zmarłej osoby. Pamiętajmy, że cmentarz był niezbyt duży, śmiertelność dosyć wysoka, więc rotacja była duża. Ciągle w tym samym miejscu chowano następne osoby. Dlatego te kamienie, które kiedyś oznaczały mogiły na cmentarzu, kilkadziesiąt, może 100, może 200 lat później, już tylko zawadzały. Nikt nie pamiętał ani tych osób, które zostały pod nimi pochowane, ani miejsce nie było już dla nikogo ważne. I wtedy zostały one wtórnie umieszczone właśnie w ścianie, pod ścianą tej zakrystii. W innych miejscach czasami można spotkać takie nagrobki nawet w dosyć przypadkowych miejscach, na przykład w Cyganku koło Nowego Dworu, tutaj na północ od Nowego Dworu. Cała seria takich kamieni nagrobnych została wmurowana w podwaliny XIX-wiecznej plebanii. Tak, jak to się mówi, sic transit gloria mundi, tak przemija chwała tego świata. Cmentarz menonicki w Orłowskim Polu. Wieś powstała już w 1562 roku jako jedna z pierwszych kolonii menonickich na Żuławach. Charakteryzowała się taką rozproszoną zabudową, a prawie 200 lat później, w 1751 roku, czyli dopiero 200 lat później, pozwolono tutaj menonitom zbudować bethouse, czyli dom modlitwy, i wokół niego założyć własny cmentarz. Dom modlitwy był skromny, drewniany, przypominał taką bardziej okazałą stodołę. Znajdował się w tym miejscu, gdzie jest takie niewielkie podwyższenie i gdzie ustawiony jest współczesny krzyż, a wokół rozciągał się prostokątny cmentarz, na którym zachowało się kilkadziesiąt XIX-wiecznych i pochodzących z pierwszej połowy XX wieku nagrobków. Wśród nich najsłynniejszego menonity w okolicach Nowego Dworu, czyli słynnego Petera Sztobbego, założyciela rodzinnej firmy gorzelni produkującej słynną wódkę Machandel. Jak już jesteśmy koło nagrobków, warto zwrócić uwagę na ich symbolikę. Tutaj na przykład mamy pięknie widoczne dwie, zapewne w domyśle zielone, palemki, gałązki palmy skrzyżowane, które nawiązują do symboliki Niedzieli Palmowej, do chwały Chrystusa i chwały zbawionych. Na cmentarzu menonickim w Orłowskim Polu mamy pełny zestaw cnót. Kotwica, nadzieja, krzyż, wiara,
serce, miłość. Cnoty kardynalne. Nadzieja, wiara, miłość być może były charakterystyczne dla zmarłego, pochowanego w tym, pod tym nagrobkiem. Pod tym skromnym nagrobkiem w formie takiego klasycyzującego prostopadłościanu, zwieńczonego być może tutaj jakąś antyczną wazą z inskrypcjami, pochowany został Peter Stobbe, legenda Żuław, założyciel słynnej rodzinnej firmy Stobbe Machandel, która przez ponad 100 lat produkowała w pobliskim Nowym Dworze słynną wódkę jałowcówkę, słynnego Machandla, który stał się legendą Żuław, ale nie tylko, również okolicznych terenów.